Uwaga! W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać różne nieprzyjemne treści związane z homofobią, transfobią, rasizmem, antysemityzmem i przemocą seksualną wobec nieletnich. Jeżeli czujesz, że nie są to rzeczy, o których chcesz dzisiaj słuchać, polecam odpuścić sobie ten film lub przynajmniej jego ostatnią część. Hej, witajcie chlebki, bułki i osoby bezglutenowe. Słuchajcie, miałam powoli już kończyć z tą serią, bo chociaż beczka z polskimi pisarzami fantasy jest obfita, to jednak mam wrażenie, że ostatnio zaczęliśmy już trochę szorować po dnie. Na szczęście, jeśli chodzi o nasze ulubione wydawnictwo, czyli Lubelską Fabrykę Słów, okazuje się, że na tym dnie jest jeszcze kilka warstw mułu. I to z niego wyłowiłam dzisiejszą pozycję, czyli epokę antychrysta Pawła Lisickiego. Ta książka wpadła mi w oko dzięki polecajkom na naszej grupie na Facebooku, która nazywa się Chlebkuba. Więc jak zwykle chciałam przy okazji wtrącić segment, w którym dzielę się z Wami najlepszymi memami, postami i komentarzami z naszej grupy. Zapraszam na Chlebtuba Spotlight. Jak gdy przez kolejny tydzień nie ma Babis Media Live. Paweł Lisicki to w przeciwieństwie do naszych poprzednich bohaterów, znanych głównie fandomitom i bywalcom konwentów, postać poważna i uznana w mainstreamie. Jako dziennikarz związany jest z Rzeczpospolitą, jest też jednym z założycieli i pierwszych redaktorów naczelnych pisma Uważam, że. Jego twarz być może przemknęła Wam gdzieś kiedyś na ekranie, kiedy Wasi rodzice oglądali akurat lożę prasową. Często gości tam w roli takiego tokenicznego prawaka, pozując na głos rozsądnego i wyważonego konserwatyzmu. I jeżeli daliście się złapać na ten wizerunek, to oh boy! Zapoznanie się z epoką antychrysta będzie dla Was jeszcze lepszą zabawą. Naprawdę, zapomnijcie o zamkniętym w szafie inkwizytorze piekary, o fantazjach Pilipiuka, w których wymachuje szabelką przed urzędnikami sanepidu, a nawet o Achai Ziemieńskiego, czyli naszej ulubionej księżniczce chronicznego zapalenia pęcherza. Oni wszyscy nie umywają się do tego, czego za chwilę zostaniecie świadkami. Niech pewnym zwiastunem dla Was będzie fakt, że jakaś połowa pochlebnych recenzji na Lubimy Czytać porównuje tę książkę do 1984 Orwella, czyli ulubionej książki wszystkich, którzy nigdy jej nie przeczytali, ale słyszeli, że chyba jest o komunizmie. I dla tych wszystkich osób mam bardzo niepokojącą wiadomość na temat samego Orwella. Epoka antychrysta to science fiction, które dzieje się w 2217 roku w dystopijnej przyszłości opisanej jako naturalna konsekwencja pontyfikatu papieża Franciszka. Tak, cała opowieść to właściwie jeden wielki diss na Franciszka i związaną z jego rządami w Watykanie, inwazję feminizmu LGBT, politycznej poprawności i cywilizacji śmierci. I jak każdy dobry pastisz, ten też oczywiście jest bardzo subtelny. Annuntio vobis gaudium magnum. Te słowa rytualnie powtarzane od wieków, a teraz wygłoszone przez Juana Piculina Virgo Ligi Dupin. Mam nadzieję, że lubicie humor oparty na śmiesznych nazwiskach, bo na tym opiera się w zasadzie cała książka. Historia zaczyna się na placu Świętego Piotra, gdzie zgromadzony tłum wiernych oczekuje w napięciu na ogłoszenie, kto zostanie nową głową Kościoła katolickiego po śmierci poprzedniego papieża, Franciszka, nazywanego przez wiernych po prostu FF. Dowiadujemy się też, że wszyscy papieże przybierali imię Franciszek, dodając kolejną cyferkę przez 16 ostatnich pontyfikatów, aż do tego pierwszego naszego Franciszka, który według narratora był prekursorem wszelkich rewolucyjnych zmian, które doprowadziły do wszystkiego, co dzieje się w tej książce. Do tego stopnia, że ten ostatni papież postanowił zostać po prostu Franciszkiem do kwadratu, zamiast dodawać kolejną cyferkę. Ale okazuje się, że nowy następca tronu Piotrowego, wybrany przez kolegium złożone oczywiście w połowie z kobiet i z mężczyzn, przyjmuje imię Judasz. I nawet nie jestem w stanie Wam opisać, jak bardzo normalne jest to imię w porównaniu do wszystkich innych w tej książce. Mimo to na całym świecie, który z jakiegoś powodu w XXIII wieku wciąż ekscytuje się wyborami w Watykanie, panuje wielki entuzjazm. W tej wersji świata Kościół katolicki wciąż jest potężną globalną organizacją mającą wpływy na rządy na całym świecie. Ale nie jest to Kościół, jaki znacie. Nie, nie. To było coś niezwykłego.
Od lat nikomu nie udało się wywołać takiej owacji. Nikt nie wzbudził takiego entuzjazmu zgromadzonych. Ostatni raz miało to miejsce 10 lat wcześniej, w czasie koncertu rockowego zespołu The Peters, kiedy to przebrani w stare pontyfikalne stroje papieży muzycy grali swój największy przebój I Love Fucking Your Ass. To było szałowe. To było wielkie. Jeszcze niedawno służby porządkowe miały poważny problem z grupkami podnieconych swingersów, którzy z bliżej nieustalonych powodów upodobali sobie potężne kolumny Berniniego, by uprawiać tam wspólnie seks. Nie skutkowały żadne interwencje, ani gwardii szwajcarskiej, ani pielgrzymów. Skutku nie przynosiły też protesty rodzin z dziećmi, stanowiących zresztą coraz rzadsze zjawisko. Jak widzicie, więc jest to świat kompletnej moralnej zgnilizny, pozbawiony wartości, przesiąknięty rozpustą, lewactwem i cywilizacją śmierci. Wszystko oczywiście opisane w ironicznie pochwalnym tonie, jak na polityczną dystopię przystało. I podobnie jak we wszystkich poprzednich książkach, które omawialiśmy, tylko dużo, dużo bardziej, jest to opowieść zdominowana przez obsesję autora na punkcie seksu, a konkretnie tego, jak seks uprawiają osoby, których nie lubi. Prawdziwe imię nowego papieża brzmi Juan Pablo Bergamota. Przez jakiś czas byłam zresztą zdezorientowana, bo raz w tekście napisane jest Bergamota, a raz Bergamoto, i na początku zakładałam, że to jakiś błąd w redakcji, ale po jakimś czasie doszłam do wniosku, że Paweł Lisicki, jak przystało na dziennikarza, chyba po prostu nie umie odmieniać wyrazów. Po chwili zdziwienia cały świat zaczyna ekscytować się nowym pontyfikatem papieża Judasza, przyjmując jego kontrowersyjny wybór patrona za dobrą monetę na przyszłość i zapowiedź dalszych rewolucyjnych reform w kościele katolickim. Tłumy zebrane na placu Świętego Piotra rozpoczynają intensywne świętowanie. Zwolennicy wyuzdanej miłości nie zapomnieli odwdzięczyć się papieżowi. Kiedy umierał, sami z siebie na miesiąc zawiesili igraszki. Wrócili na plac dzień po wyborze Bergamota i, co zanotowano z ulgą, nikt ich spod kolumn nie przepędzał. Ograniczyli też w pierwszym okresie aktywność. Śmiałe porykiwania zastąpiło sapanie. Papież Bergamoto dostrzegł w tym owoc swojej polityki miłości. Gdybym ich próbował karać, robiliby to samo jeszcze głośniej. Teraz kopulują niemal bezgłośnie. Można się tu pieprzyć równie dobrze jak gdzie indziej, ale tu jest on i to daje różnicę, mówił w jednym z reportaży John z Kansas City. W Rzymie wszystko mnie ekscytuje, wyznawała Rebecca z Salt Lake City. Dawniej wolałam jeździć do klubu Sadomaso w Paryżu. Rzymskie nie są gorsze. A potem można iść na plac i posłuchać jego. Ale odjazd! Polecam w ogóle przyglądanie się postaciom w książce, o ile oczywiście nie będziecie zbyt rozproszeni ich prześmiesznymi nazwiskami. Doskonale widać przez nie, jak Lisicki, dziennikarz, a więc z założenia błyskotliwy obserwator i pisarz, wyobraża sobie, jak mówią i zachowują się ludzie, z których poglądami się nie zgadza. Wspaniale, pisał chwilę później Jean-Claude Van Damulka. To prawdziwe, odjazdowe rozumienie wolności sumienia. Koniec z hipokryzją dwóch światów, z udawaniem, że istnieje coś niewidzialnego. Koniec z presją duchów. Mówiłem, ziomki, że Judasz wymiata. Teraz to dał czadu na maksa jeszcze. Oj, popłaczą się kleszki, popłaczą. To prawdziwy prorok, wiecie co mam na myśli. Pogoni on tych wszystkich czarnych ze dwora. Dowiadujemy się, że jedną z zapowiedzi rewolucyjnego pontyfikatu papieża Judasza jest też jego odważna stylówka. Zrezygnował z noszenia jakichkolwiek emblematów religijnych. Jedynym znakiem wyróżniającym jego urząd miały być od tej pory białe, ekologiczne trampki z delikatnym, tęczowym trójkątem z boku. To się nazywa świadomość brandu papiestwa, chwalił decyzję Ojca Świętego król mody Anaustała al-Kutasiński. Dam wam chwilę. Znajduje się też kilku śmiałków, którzy otwarcie wyrażają niezadowolenie z wyboru nowego papieża, głównie przez komentarze w internecie. Zostają jednak sprawnie wytropieni i zneutralizowani przez służby bezpieczeństwa rządu światowego. Oczywiście, że mamy rząd światowy w tej wersji przyszłości, a czego się spodziewaliście? Zgadnijcie, kto w nim zasiada. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Poczynania papieża Judasza uważnie śledzą media na całym świecie. Niemal codziennie publikowano zdjęcia nowego Ojca Świętego z wczesnej młodości, ze szkoły, ze studiów. Fotoreporterzy prześcigali się w pogoni za odpowiednio słodkimi i przyjaznymi ujęciami. Najbardziej znane, które obiegło cały świat, pokazywało Judasza w niezwykłej doprawdy pozie,
Na jednej ręce trzymał malutkiego chłopczyka, drugą przyciskał do policzka uśmiechniętą promiennie murzynkę, a na jego głowie w tym czasie kopulowały dwa gołębie. Oto człowiek, entuzjazmował się leninista. Plotki głosiły, że słynne zdjęcie było fotomontażem przygotowanym zgodnie z jego projektem. Ta publikacja ściągnęła na niego zresztą surową krytykę grupy radykalnie radykalnych radykałów. Zarzucili mu, że niedostatecznie zadbał o obecność przedstawicieli ruchu queer. Dlaczego jest tam gołąb i gołębica? Nie można było znaleźć dwóch synogarlic? Przepraszam, ale to jedyne w całej tej książce, co autentycznie mnie rozbawiło, bo wyobraziłam sobie, że na kilku grupkach lewicowych faktycznie mogłaby wybuchnąć dyskusja o queerową reprezentację wśród gołębi. Dalej dowiadujemy się o kolejnych odważnych ruchach nowego papieża. Kongregacja kultu Bożego zastąpiona została przez Ministerstwo do spraw picia czystej wody, a papieska Rada do spraw jedności chrześcijan przekształciła się w dzieło wspierania wymierających gatunków ssaków. Rozumiem, że to ma być dystopia, dlatego chciałabym, żebyś mi wyjaśnił, Paweł, co jest takiego dystopijnego w piciu czystej wody i ochronie wymierających gatunków. I to aż tak dystopijnego, że uczyniłeś z nich nazwy swoich mrocznych, autorytarnych instytucji. Zresztą nazwy organizacji w epoce Antychrysta są chyba jeszcze lepsze niż nazwy bohaterów. Zaczynając od wymienionych już wcześniej radykalnie radykalnych radykałów, ale to dopiero początek. Więc jeśli na przykład zakładacie kanał na YouTubie, zespół punk rockowy albo kanał na Discordzie, to wyjmijcie notesy. Dostajemy teraz trochę ekspozycji, z której dowiadujemy się, że jedną z bardzo niewielu rzeczy o technologii przyszłości w tym świecie, a konkretnie o nowych technologiach in vitro. W przeciwieństwie do wcześniejszych metod wytwarzania człowieka, które nie dawały całkowitej pewności, jaki typ sapiensa udało się wytworzyć, nowy sposób gwarantował doskonałą jakość zarodków. Nie jestem lekarzem, ale jestem prawie pewna, że te stare metody in vitro, czyli obecne, dawały całkiem niezłą pewność co do tego, jaki sapiens się z nich urodzi. Jednym z problemów, jakie mam z tą książką, takich z czysto czytelniczego poziomu, jest jej narracja. To się czyta bardziej jak broszurę niż jak powieść. Ciężko stwierdzić, kto w ogóle jest protagonistą. I bardzo rzadko dostajemy od autora cokolwiek, co pozwoliłoby nam na jakąś imersję. To znaczy opisy przyrody, wnętrz, bohaterów. Nie mówiąc już o jakichś ich przeżyciach wewnętrznych. Okej, wiemy już, że nowy papież został powołany do życia metodą unowocześnionego in vitro. Teraz dowiemy się czegoś więcej na temat jego rodziców. Oboje w chwili wyboru Bergamota na tron papieski już nie żyli. Zginęli w tragicznym wypadku samochodowym wiele lat wcześniej. Był to jeden z ostatnich takich przypadków. Kilka lat po ich śmierci zlikwidowano indywidualne prowadzenie samochodów na rzecz komputerów sterujących. I znów strasznie mroczna przyszłość, w której ludzie nie giną w wypadkach. Nie. Kolejnym elementem dystopii w świecie epoki Antychrysta jest fakt, że rodzice przed wydaniem im zgody na dziecko muszą przejść specjalny test, a ten test sprawdza m.in. czy będą w stanie zaszczepić dziecku odpowiednio entuzjastyczne podejście do seksu jednopłciowego. A za strukturą rodziny przyszłości kryje się jeszcze jeden mroczny sekret. Nie tak dawno jedna z gazet hiszpańskich postawiła kilka zaskakujących tez. Według niej bank embrionów, z którego skorzystała pani Bergamoto, obsługiwał głównie pary z Izraela. Zdaniem dziennikarzy tejże gazety, aż 73,4% klientów banku pochodziło właśnie stamtąd. Czy wskazywałoby to na żydowskie pochodzenie papieża? Trudno było cokolwiek ustalić w tej sprawie, gdyż natychmiast po ukazaniu się artykułu gazetę rozwiązano, a wszystkich redaktorów posłano do obozu reedukacji. Tak jak pewnie już się domyśliliście, za wszystkim co złe w tej książce stoi żydowski spisek. Opowiadając o przeszłości Juana Bergamoty, narrator maluje nam obraz mrocznej przyszłości, której mroczność objawia się m.in. tym, że żony przestały przyjmować nazwisko mężów, a wręcz czasem mężowie przyjmują nazwisko żon. Niepojęte.
Dowiadujemy się też, że mały Juan miał zostać odbrany rodzicom dość wcześnie za to, że w przedszkolu niedostatecznie chętnie brał udział w obowiązkowych drag shows. Pada tu wręcz wprost takie sformułowanie jak przymusowa dragkidyzacja dzieci. Oprócz tego w przedszkolach odbywają się też lekcje z sikania na stojąco dla dziewczyn i na siedząco dla chłopców. I to faktycznie nie jest okej, bo chłopcy jak zwykle mają łatwiej. Dalej przechodzimy do lat nastoletnich młodego papieża i dowiadujemy się z nich, że jest ateistą. I na dodatek to otwarcie przyznaje. A kapłanem i później papieżem został głównie po to, żeby zniszczyć kościół katolicki od środka. Występując pewnego dnia wkrótce po przyjęciu na uniwersytet, na zebraniu Stowarzyszenia Młodych Antyfaszystów wygłosił tak płomienną mowę, że uczestnicy od razu ruszyli w miasto i dokonali publicznego aktu zbezczeszczenia resztek katedry Notre Dame. Klasyk, w każdy weekend mówię sobie, że wrócę po jednym piwie i tak to się kończy. Wyszukiwali resztki wierzących, a następnie urządzali im tak zwane symboliczne pogromy. Wkraczali obnażeni w czasie mszy, rzucali śmierdzącymi jajkami podczas nabożeństw. Symboliczne pogromy w postaci śmierdzących jajek. Przerażająca ta przyszłość. Prawie tak jak przeszłość, w której działy się bardzo dosłowne pogromy. Ale po części ze sprawą takich teorii spiskowych jak te powielane w tej książce. Bergamotto tłumaczył, że studia teologiczne podjął po terapii u pewnej żydowskiej trenerki personalnej. Rachela Dawala doradziła mu, żeby swój potencjał intelektualny wykorzystywał w bardziej kreatywny sposób. Terapia u dr Racheli wyglądała tak, że siedziała ona nago naprzeciwko Juana i raziła go paralizatorem za każdym razem, kiedy się podniecił. Wiecie, prawie jak te faktyczne, prawdziwe terapie konwersyjne, które nadal odbywają się w wielu miejscach na świecie. Tylko na odwrót. Rachela próbuje w ten sposób zaszczepić swojemu pacjentowi homoseksualizm i ma na to też kilka innych sposobów, na przykład wycieczki do klubu BDSM, który Paweł Lisicki w sposób charakterystyczny dla polskich pisarzy fantazy opisuje z mieszaniną fascynacji i obrzydzenia. Nosili na sobie skóry i łańcuchy, na twarzach mieli zwierzęce maski, penisy dyndały im w kroczu. A gdzie miały dyndać? Śmierdziało obrzydliwie. Wybiegłem stamtąd i zacząłem rzygać. Poszła za mną, pogłaskała i uspokoiła. Okej, przejdźmy dalej. Już wtedy zaczął się proces rozpadu tradycyjnego dyskursywnego języka. Filozofowie coraz częściej, zamiast formułować myśli w postaci zdań oznajmujących, wydawali z siebie stęknięcia i okrzyki. Szczerze mówiąc, ta przyszłość zaczyna wyglądać coraz lepiej i lepiej. Bla, bla, bla. Franciszek V powołał się przy tym na ustalenia najbardziej znanych i cenionych profesorek początku XXI wieku. Hirmy Megildy Pupko i Gabrieli Klementyny Cipko z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Harvarda i Princeton. Profesorki Pupko i Cipko. Najpotężniejszy duet od czasów Jesse i Jamesa. Oprócz protagonisty, opisów i sensów, epoce Antychrysta mocno brakuje też fabuły. Przynajmniej przez pierwszą połowę, kiedy Paweł Lisicki chyba po prostu nie miał na nią jeszcze pomysłu. Wygląda to tak, jakby zebrał do kupy różne swoje przypadkowe obsesje, fascynacje i lęki. Tutaj na przykład próbuje dowodzić, że nie da się uprawiać seksu tak, żeby kobieta w każdym momencie miała na niego ochotę i wyrażała zgodę, co maluje nam dość przykry obraz doświadczeń i poglądów Pawła Lisickiego. Jak po doprowadzeniu do erekcji u mężczyzny zapewnić pełną akceptację kobiety? Co zrobić w sytuacji, w której kobieta, chociaż początkowo wyraziła zgodę, była później niezadowolona i występowała z pozwem? W rezultacie rosła liczba ludzi samotnych i wyobcowanych. Obsesja seksualna Pawła, jak to często bywa na prawicy, zezuje w dwie strony. Z jednej strony powszechne rozpasanie seksualne doprowadziło do kompletnego zezwierzęcenia społeczeństwa, a z drugiej strony seksualna emancypacja kobiet doprowadziła do impotencji u mężczyzn, a to z kolei do niżu demograficznego. A ponieważ trzeba było w to wszystko jeszcze jakoś upchnąć eutanazję, to rząd światowy prowadzi szeroko zakrojony projekt
pozbywania się starszych obywateli, kiedy tylko obleją tak zwany test życia. A ten test sprawdza głównie, jak często uprawiają seks. Jeśli za rzadko, to ich jakość życia jest za mała, żeby warto było dalej ich utrzymywać. Tak więc idą do odstrzału. Przepraszam, nie do odstrzału, tylko do maszyny samobójczej, którą zaprojektował gigant technologiczny Bill Goodenough, szef firmy Ogle 5. Obroty firmy Goodenougha sięgały bilionów dolarów galaktycznych. Dolary galaktyczne. Bardzo kreatywnie, jak na pisarza science fiction. Ale wróćmy do obsesji seksualnych. Ale wcześniej kilka słów od Kasi Babis sponsorowanej. Dzisiejszy odcinek oglądacie dzięki Kasi Babis sponsorowanej. A Kasię Babis sponsorowaną oglądacie dzięki Surfshark. Jeżeli nie korzystacie jeszcze z żadnego VPN-a, wypróbujcie Surfshark. Surfshark jest szybki i prosty w obsłudze, a w dodatku napakowany funkcjami i możecie go zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń w ramach jednej subskrypcji. Surfshark chroni wasze dane, stosując niemożliwe do złamania szyfrowanie i najbezpieczniejsze protokoły VPN. Chroni także przed wyciekiem waszych adresów IP i DNS. Dzięki Surfshark zyskujecie także dostęp do platform rozrywkowych i ich zasobów, które z jakiegoś powodu nie są dostępne w waszym kraju. Netflix uznał, że Polakom nie należy się twój ulubiony serial? Nie ma problemu. Dzięki Surfshark możesz zalogować się z serwera w dowolnym kraju. Według najlepszych danych CIA ja jestem aktualnie w Olsztynie. Przypominam, że z kodem Kasia dostajecie 80% zniżki i 3 pierwsze miesiące za darmo. Powtarzam, z kodem Kasia 80% zniżki i 3 pierwsze miesiące za darmo. Wystarczy wejść na surfshark.deals/Kasia. Dziękujemy, Kasiu. Wracamy do obsesji seksualnych. Nawiązywał do FF. To on mianował przed laty Bigośnicki na stanowisko przełożonej Zgromadzenia Sióstr Bez Pruderii Otwartego Jezusa. Było to nowe zgromadzenie zakonne. Erygował je Franciszek VI. Jego główną misją miało być niesienie pomocy tym, którzy nie potrafili wyzbyć się fanatyzmu. Szczególnie zasłynęło nowym typem rekolekcji. W ich trakcie opornych fanatyków uczono praktyk seksu tantrycznego. Giovanna Turbo Bigośnicki programowo zwalczała wszelkie przejawy dominacji białego rozumu i znana była z nieugiętego przeciwstawiania się każdej formie dyskryminacji. Giovanna to, na ile udało mi się zorientować, jedna z głównych postaci książki obok papieża Judasza. Jest zresztą jego kardynałką, a więc i prawą ręką. No i oczywiście transpłciową kobietą. Tak jak ślimak wytwarza śluz, z penisa wylewa się sperma, a z kobiecych piersi po ciąży wydobywa się mleko. Tak z ludzkiego mózgu powstaje obraz transcendentnego Boga. Tak jak ślimak wytwarza śluz, tak z penisa wylewa się sperma. To musi być najpiękniejsze zdanie, jakie kiedykolwiek wyszło spod redakcji Fabryki Słów. Reformy i gesty Judasza z uznaniem zostały przyjęte przez ruch LGBTQPRSTSYULLL. Słynna przywódczyni ruchu Nadjeżda Hieronim Chujko, wysłała nawet papieżowi w dowód uznania ekskluzywne różowe slipki. Okazuje się, że do takich zagrożeń jak bezpieczne drogi, czysta woda czy różnorodność biologiczna dołącza kolejny mroczny aspekt współczesności, czyli transplantacja organów. Od tej pory każdy chrześcijanin, co do którego stwierdzi się nieuchronną konieczność śmierci, będzie musiał oddać pozostałym wszystkie swoje narządy. W sytuacji, gdyby nie dało się ich zużytkować, jego ciało zostanie zutylizowane w inny sposób. Jedynym warunkiem było to, żeby proces likwidacji zwłok spełniał normy ekologiczne. I być może uznacie to po prostu za zabawny zabieg fabularny, ale ten motyw, według którego transplantacja narządów jest antykatolickim spiskiem mającym doprowadzić do tego, że niemożliwe będzie zmartwychwstanie ciała, przewija się tutaj dość często. Okej, Judasz z Giovanną siadają i zastanawiają się, co by tu zrobić, żeby uczynić jego pontyfikat rzeczywiście rewolucyjnym. Ustalają, że głównym powodem, dla którego nie udało im się jeszcze całkowicie wyeliminować wiary z ludzi, jest to, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest zbyt niepodważalnym faktem. Od tylu wieków już próbuje się to robić, lecz bezskutecznie. Mogę to nawet ogłosić, wydać specjalną bullę na ten temat, ale to nie będzie dowód. Wiele razy już wcześniej rozmawiali o tym, jak wyrugować ten ostatni bastion wiary, jak zniszczyć przekonanie, że wskrzeszenie Jezusa z martwych było faktem.
To przedziwne, bo wychowując się całe życie w katolickim kraju, byłam przekonana, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest właśnie kluczem wiary. Ale okazuje się, że według Pawła Lisickiego katolicy są katolikami, bo nikt im nie udowodnił, że nie mają racji. I wierzcie mi lub nie, ale na tym opiera się cała idea książki. Papież i kardynałka postanawiają, że jedyny sposób na pozbycie się wiary z ludzi to ostateczne udowodnienie, że żadnego Jezusa naprawdę nie było, a jeżeli był, to na pewno nie zmartwychwstał. I to nie jest tylko ich głupi powód. W tym świecie to się dzieje naprawdę. To znaczy, losy świata zależą od tego, czy Jezus okaże się postacią historyczną, czy nie. I śledztwem, które ma to udowodnić, ekscytują się ludzie i rządy na całym świecie. W 2217 roku cała ta książka nie miałaby racji bytu, gdyby Paweł Lisicki po prostu porozmawiał z kimś niewierzącym i dowiedział się, że go to nie obchodzi. W śledztwo angażuje się globalna prokuratura światowa, rząd światowy, globalna armia i siły kosmiczne. Kolejne bardzo kreatywne nazwy, których nie powstydziłby się trzecioklasista piszący w ramach pracy domowej opowiadania na polski. Tylko że jego nauczycielka poprawiłaby, że jak prokuratura jest światowa, to nie trzeba pisać, że też globalna. Prokuratura podejmuje się poszukiwań fizycznych szczątków Jezusa. Zostaje do tego powołany specjalny międzynarodowy oddział śledczych pod przewodnictwem prokuratorki Sukarson. Stawała często w domu przed lustrem i patrzyła na swoje nieco już podstarzałe ciało. Obwisłe piersi z długimi sutkami, workowaty brzuch i krzywe nogi. Z obojętnością i lekceważeniem. Kilka razy zastanawiała się nawet nad operacją zmiany płci, ostatecznie jednak porzuciła tę myśl z powodów pragmatycznych. Zrozumiała szybko, że w obecnych warunkach może szybciej awansować i mieć mocniejszą pozycję jako kobieta, nawet mało pociągająca. To ciekawe, bo to podobno świat przeorany przez wszechobecny matriarchat i feminizm, a jednak nadal kariera prokuratorki światowej, jednej z najpotężniejszych osób na świecie, zależy od tego, czy jest atrakcyjnie fizyczna dla mężczyzn. Jak widać, pewne przekonania na temat świata siedzą w Pawle tak głęboko, że nie wyobraża sobie żadnej jego wersji bez nich. Być może zastanawiacie się, jak nasi dzielni prokuratorzy mają zamiar zabrać się do udowadniania, że Jezus nigdy nie istniał. No więc zupełnie na serio zbierają się w swojej salce konferencyjnej i jeden z bohaterów, zwany Pelikanem Pelikanowiczem, przedstawia reszcie podkreślone fragmenty z Biblii dotyczące zmartwychwstania, szukając w nich sprzeczności. Niestety, jak sam twierdzi, żadnych nie ma. Dochodzą więc do jedynej logicznej konkluzji, że uczniowie Chrystusa musieli pisać szczerze. A zatem jedyne, co im pozostało, to udowodnić, że ktoś wprowadził ich w błąd. Śledztwo niestety rozwala jeden z członków prokuratury światowej, postać o imieniu Jesus Maria Resurrection, pochodzący z Chile, niebieskooki blondyn, który, może was zdziwię, jest jedyną pozytywną postacią w całej książce. A oprócz tego jest też profesorem logiki z Oxfordu. I tą logiką oraz faktami rozjeżdża jak walcem pozostałych członków prokuratury. Dość tych gierek. Sukarson omal nie eksplodowała. Nie jesteśmy na wykładzie. Wiadomo, że Jezus z Nazaretu zginął na krzyżu. Pan zaś sugeruje, jak rozumiem, że jego zmartwychwstanie było prawdopodobne? Nie. Mówię tylko o logicznym porządku, protestował Resurrection. Nie chcę niczego narzucać, tylko kierować się faktami. Wracam do przerwanego wątku. Otóż opierając się wyłącznie na przekazach, mamy następujące możliwe rozwiązania zagadki śmierci i później rzekomego wskrzeszenia Jezusa. Jak wyraźnie widać, kobiety, które przyszły do grobu w niedzielę rano opatrzyć zwłoki, to te same osoby, które z pewnej odległości obserwowały pochówek Jezusa w piątek. Jak to się stało, że przychodząc w niedzielę rano do grobu nie znalazły tam ciała? Po pierwsze, mogły pomylić grób. Miejsce, które widziały w piątek, nie było tym samym, do którego poszły w niedzielę. Takie rzeczy się zdarzają i na pewno zdarzały wielokrotnie. W piątek patrzyły na pochówek z dystansu. Nie mogły podejść za blisko, bo bały się żołnierzy i strażników. Jeśli w tej okolicy znajdowało się kilka grobów, a można było śmiało zakładać, że tak, o pomyłkę było łatwo. Wracając zatem w to samo miejsce kilkadziesiąt godzin później, popełniły błąd.
to wysoce prawdopodobne, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie szczegóły razem. Pośpiech w piątek, strach, frustracja, obawy, napięcie, niepewność. Oszczędzę Wam resztę, bo to się ciągnie przez kilkanaście stron. Naprawdę, od tej pory większość tej książki to takie pozujące na logiczne rozważania. Rozważania oparte na abstrakcyjnych wnioskach wyciągniętych z kilku zdań z książki sprzed 2000 lat. A właściwie nie z niej, tylko z tłumaczenia, które w dodatku było redagowane od tamtej pory przez Kościół katolicki jakieś kilkaset razy. Naprawdę, tam są rzeczy w stylu: dlaczego mieliby umierać za tak absurdalne kłamstwo? Gdyby byli łotrami, mogliby ciało wykraść, ale nie mogliby za nie z taką godnością cierpieć. Trudno być szlachetnym łotrem i prawdomównym kłamcą. Poza tym, co zrobiliby z ciałem? Oddali dzikim zwierzętom? Jak mieliby wpaść na taki pomysł, skoro był on sprzeczny z ówczesną obyczajowością i prawem? Po co mieliby to robić? I od takich rozkmin, które większość z nas pewnie słyszała kiedyś od jakiegoś pijanego kumpla na studiach, zależą w tej książce losy świata. Okej, a tymczasem udajemy się do Europy, opanowanej przez terror cywilizacji śmierci. Niemalże w całości, poza jednym małym krajem, który dzielnie stawia opór. I pewnie domyślacie się, który to kraj. Ściśle tajne raporty specjalistów opcji opiekuńczej wyjaśniły powody buntu kardynałów. Okazało się, że jeden pochodził z Polski. Było to państwo, w którym jeszcze do niedawna za wychowywanie dzieci ponosili odpowiedzialność naturalni, biologiczni rodzice. Jako ostatnie w Europie wprowadziło skandynawski model certyfikatów opiekuńczych. Również mimo nacisków gubernatora Francji, Polska nie chciała wprowadzić do szkół obowiązkowego programu wyboru tożsamości płciowej. Przyjęły go tylko niektóre szkoły prywatne. Cały czas 58% Polaków zachowywało prawo do opieki nad swoimi naturalnymi dziećmi. Był to też kraj z najniższym możliwym odsetkiem klientów klinik dobrego umierania. Dość powiedzieć, że nad Wisłą działały jedynie 4 centra Good Deatha. Było wprawdzie jeszcze kilka lokalnych ośrodków, wszystko to razem nie zmieniało jednak ogólnej sytuacji. Na tle innych państw europejskich Polska pozostawała daleko w tyle. Był to też jedyny kraj, w którym wprawdzie tylko we wschodniej części można było spotkać księdza w sutannie. Ksiądz w sutannie. A tymczasem prześladowania katolików ciąg dalszy. Mnichów wywieziono z Athos do obozów reedukacyjnych. Ci, którzy je przeszli i zachowali wiarę, ukrywali się w syberyjskiej tajdze. Klasztory zostały przekształcone w muzea, a na półwyspie powstał największy na świecie ośrodek miłości lesbijskiej. Naprawdę, ta dystopijna przyszłość zaczyna brzmieć całkiem spoko. Wracamy na chwilę do prokuratorki Sukarson, której właśnie z jakiegoś powodu grozi jakiś przełożony. Rozumie pani, co by to oznaczało? Mogłaby się pani bronić. Nie twierdzę, że nie. Ale wizerunek zostałby zszargany. Gdybym albo był złośliwy, albo miał interes w tym, żeby się pani pozbyć, właśnie tak mogłoby to wyglądać. Ewentualnie mógłbym wykorzystać taką informację do szantażowania pani. Ale jesteśmy na tyle dorośli, uśmiechnął się szyderczo, że takie sprawy nie chodzą nam po głowie. Sukarson zapamiętała tę rozmowę na całe życie. Może dlatego, że ostatnie zdanie najbardziej ją ubodło. Uznała, że w ten sposób szef podziela jej negatywną ocenę własnej atrakcyjności seksualnej. Tak jak wspominałam, feminizm feminizmem, ale pierwszym odruchem surowej prokuratorki Sukarson na groźbę molestowania przez przełożonego jest zastanawianie się, czy jest wystarczająco atrakcyjna, żeby ją molestować. Grupa zbuntowanych wierzących spotyka się w Częstochowie na Jasnej Górze, ale zostają wytrapieni przez agentów rządu światowego i usypieni strzałkami usypiającymi. Są przesłuchiwani, poddawani eksperymentom i działaniu generatora myśli, ale mimo to nie wypierają się swojej wiary. Za karę z Polaka robią więc pedofila, a z Nigeryjczyka, bo zapomniałam wspomnieć, że oprócz Polski jeszcze Nigeria walczy ze światowym terrorem politycznej poprawności, no więc Nigeryjczyk zostaje oskarżony o współpracę z mafijnym, skorumpowanym rządem. I w jakiś dziwny, przypadkowy sposób te zmyślone zarzuty w tej książce pokrywają się z tym, co w danych krajach zarzuca się różnym organizacjom kościelnym. A jeżeli chodzi o organizacje, to tak jak wspomniałam, wyjmujcie notesy i
róbcie notatki. Reprezentowały różne stowarzyszenia, ruch lesbijski, antyfaszystowski, nazywany w skrócie RUHAL, organizacje Radosna Cipka, aktywistki, feministki, Siostry lubią siostry, Dziewuchy dziewuchom dziewuchami oraz Stowarzyszenie na rzecz przywrócenia sierści. Ja zaklepuję Siostry lubią siostry. Tutaj z kolei autor otwiera nam jakby okno na źródła swojego antysemityzmu, a mianowicie na poczucie, że to chrześcijanie powinni mieć monopol na poczucie dziejowej krzywdy. Codziennie rano i wieczorem mówię sobie, gdybym był Żydem, mógłbym stać się ofiarą. Ponieważ zaś jestem chrześcijaninem, to znaczy, że drzemie we mnie wola zbrodni. I z tej zawiści Paweł Lisicki, przypominam, poważny dziennikarz i stały bywalec mainstreamowych mediów, tworzy na przykład takie kwiatki. Kiedy w Jerozolimie stanie trzecia świątynia, wszyscy nasi wrogowie rozpierzchną się, a Izrael odzyska należne mu panowanie nad światem. Odtąd tu przeniesie się centrum świata. Zastanawiam się, czy w tej sytuacji chrześcijaństwo w ogóle jest potrzebne. Jednak nawet Żydzi w tej książce nie umykają powszechnemu terrorowi politycznej poprawności. Najważniejsza polegała na zamianie krwawych ofiar, w obecnym świecie rzeczy nie do wyobrażenia, na całopalenie wegańskie. Zamiast krów, wołów, baranów i kozłów w ofierze miały być składane ziarna słonecznika. Z palących się ziaren można było uzyskać wyjątkowo dobry olej. Jeżeli całopalenie wegańskie brzmi dla Was całkiem nieźle, to być może spodoba Wam się też obowiązkowa lista lektur w świecie epoki Antychrysta. Niestety zastąpiona przez papieża Judasza tak zwaną uniwersalną kartą etyczną ludzkości. Wiadomo było, że wszyscy wspólnie mieli zadeklarować koniec osobnych projektów religijnych. Dokument miał zastąpić Stary i Nowy Testament, Koran, Bhagavad Gita, Etykę Nikomachejską Arystotelesa, Państwo Platona, Kapitał Marksa, pisma zebrane Włodzimierza Ilicza Lenina, Przyszłość waginy w perspektywie globalno-galaktycznej Karla Arslocha Rachnerunga Marksa oraz Pojęcie sierści i dyktaturę depilacji Emanueli Dominiki Kunegundy Chrumchrum. A wracając do fabuły, której ślady trzeba naprawdę uważnie tropić w tej opowieści, to w obliczu niezłomnych faktów i logiki prokuratora Resurrectiona reszta śledczych musi uciec się do fortelu. Postanawiają, że jedynym, co raz na zawsze udowodni ludzkości, że żadnego zmartwychwstania nie było, jest podrzucenie kości do grobu pańskiego. Przy okazji dostajemy kilkustronicowy wykład na temat tego, dlaczego to, co uznajemy dzisiaj za grób pański, w rzeczywistości jest miejscem, w którym złożono zwłoki Jezusa Chrystusa. No to się zgadzamy. Jeśli cesarzowa Helena przybyła do Jerozolimy szukając grobu Jezusa i była szczerze pobożna, to zależało jej nie na jakimkolwiek grobowcu, ale tym, w którym spoczęło ciało Nazarejczyka. Na pewno miała dobre intencje. Sądzę, że mając do wyboru wskazanie pierwszego, lepszego, może fałszywego grobu i nie wskazanie żadnego, wybrałaby to drugie. A jednak wskazała jeden i Konstantyn wybudował tam kościół. Myślę, że na powierzchni skały muszą się znajdować ślady graffiti pochodzące sprzed roku 70. Wiem, że jest co najmniej 6 innych wykutych w skale grobów znajdujących się pod podłogą bazyliki. Musiał istnieć znak rozpoznawczy. Kiedy będziemy mieli dowód, że to ten grób, może znajdziemy też potwierdzenie, że było w nim to ciało. Niestety prokurator Resurrection jak zwykle psuje im szyki i domaga się badania DNA na podrzuconej kości i porównania go z próbkami DNA znalezionymi na całunie turyńskim. A to oczywiście niechybnie zdemaskuje cały spisek. W związku z tym kardynałka Giovanna postanawia poświęcić swoje życie w zamachu na niesfornego śledczego. Zamach się udaje, badania się nie odbywają. Cały świat uznaje zgodnie, że żadnego zmartwychwstania nie było. Judasz, przewodząc celebracji na placu Świętego Piotra, wymachuje do zebranych tłumów fałszywą kością piszczelową Jezusa Chrystusa. Na wprost papieża widać było znaczną grupę radykalnych feministek. Jedne stały i słuchały, inne piszczały i prychały, kilka chodziło na czworakach, porykując. Wokół nich gęstniał spory tłum turystów, głównie mężczyzn, którzy nie mogli się zdecydować, czy wolą słuchać Judasza, czy przypatrywać się nagim ciałom kobiet. Na placu znowu podniosła się wrzawa. Nawet biegające na czworakach panie na chwilę zatrzymały się, podniosły i zaczęły na stojąco bić brawo. Dwie z nich, czy to wskutek zabiegów chirurgicznych, czy też terapii genowej, wyhodowały na skórze całkiem gęste owłosienie. Szczególnie widoczne między nogami i pod pachami, chociaż sporo włosów miały też na piersiach i ramionach.
Przyglądające się im coraz bardziej podniecone statko mężczyzn próbowało wedrzeć się do środka koła. Na szczęście pilnujące porządku drony wysłały w ich stronę ampułki obezwładniające. W związku z tym, że formuła chrześcijaństwa się wyczerpała, papież Judasz rozwiązuje kościół katolicki i na jego miejsce powołuje instytucję Światowego Związku Wierzących Ateistów. Potem, wypełniwszy swoją misję, udaje się do Kliniki Dobrej Śmierci i daje się zamrozić na kolejne kilkaset lat. Ludzkość resetuje kalendarz i spiera się, czy od tej pory, zamiast liczyć kolejne lata od narodzin Jezusa Chrystusa, zacząć liczyć je od wysłania łajki w kosmos, czy od nadania praw człowieka delfinom w Indiach w 2017. Ja głosuję za łajką. W ironicznym twiście na koniec książki okazuje się, że Żydzi przyjrzeli uważnie swoje święte pisma, bo jak wiadomo wcześniej przeglądali je tylko pobieżnie i wyczytali z nich, że jednak Jezus był Mesjaszem. Fight! W związku z tym to oni zostają nowymi chrześcijanami i w związku z tym zostają natychmiast aresztowani i wysłani do obozów reedukacyjnych. Tyle poziomów. Nie mam komentarza. Całość bez wielkiego zaskoczenia kończy się ponownym przyjściem Chrystusa i apokalipsu, która zmiata z powierzchni ziemi całą tę zgniliznę moralną i lewactwo. A we wszystkim tym, we wszystkim, jak zauważył mój kolega Bartek Sitek, najbardziej nieprawdopodobne jest to, że ludzie w 2217 ciągle słuchają rocka. W ten sposób żegnamy się ze światem fantazji Pawła Lisickiego. Chciałabym, żebyśmy otrząsnęli się z tego, co właśnie przeczytaliśmy za pomocą garści faktów zaczerpniętych z rzeczywistego świata, w którym żyjemy. Założona w 2018 roku komisja złożona z francuskich biskupów ustaliła, że od 1950 roku w samej Francji ofiarami pedofilii wśród przedstawicieli Kościoła katolickiego padło 216 tysięcy osób. W 2002 roku The Boston Globe opublikował serię artykułów na temat tuszowania przypadków pedofilii w archidiecezji bostońskiej. Jej ofiarami przez lata padały setki dzieci. Według szacunków z 2010 roku w Belgii od lat 50. ofiarami pedofilii w kościele padło 500 osób. 13 z nich popełniło samobójstwo. Kościół katolicki w Belgii doliczył się 134 księży pedofilów. Według raportu opublikowanego 13 lutego 2019 roku przez Konferencję Biskupów Belgii, od 2010 roku zgłosiły się 1054 ofiary wykorzystywania seksualnego w kościele katolickim. W 1995 roku w Austrii ujawniono zarzuty pedofilii wobec kardynała Hansa Grohera. Kiedy opinia publiczna domagała się śledztwa, papież Jan Paweł II wydał Groherowi rozkaz opuszczenia Austrii. Kiedy kardynał przebywał za granicą, śledztwo uległo przedawnieniu. Groher umarł w 2003 roku i został pochowany z honorami w wiedeńskiej katedrze. Według raportu ujawnionego przez dziennik NRC Handelsblad, ponad połowa holenderskich biskupów ukrywała przypadki molestowania nieletnich przez duchownych. Raport ten obejmujący lata 1945-2010 wskazuje, że 20 spośród 39 holenderskich hierarchów ukrywało przypadki pedofilii, a 4 biskupów pomocniczych jest oskarżonych o wykorzystywanie nieletnich. W latach 1945-2010 dziesiątki tysięcy dzieci padło ofiarą agresji seksualnej ze strony duchownych w Holandii, z czego od 10 do 20 tysięcy dzieci w latach od 1945 do 1981. W rzymskokatolickich instytucjach takich jak domy dziecka, internaty czy sierocińce dochodziło do molestowania 2 razy częściej niż w świeckich placówkach. W 2009 roku Komisja Kościelno-Rządowa w Irlandii opublikowała raport w sprawie molestowania i nadużywania przemocy w katolickich placówkach opiekuńczych. Raport ustalił, że w latach 1936 do 1990 co najmniej 800 księży, zakonników i zakonnic w tych placówkach dopuściło się wobec podopiecznych takich praktyk jak przemoc fizyczna, molestowanie seksualne, gwałty i zmuszanie do niewolniczej pracy ponad siłę. W 2014 roku w Tuam w zachodniej Irlandii odkryto kilkaset ciał niemowląt i małych dzieci w nieoznakowanym masowym grobie. W latach 1920
25-1961 mieścił się tam katolicki ośrodek dla samotnych matek z dziećmi. Zajmowały się nimi siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W 2021 roku w Kanadzie, na terenie dawnej szkoły dla rdzennej ludności w Kolumbii Brytyjskiej, odkryto masowe groby dzieci. Znajdowało się w nich 215 ciał. Miesiąc później pod szkołą w prowincji Saskatchewan odkryto 761 ciał. Naukę w podobnych szkołach przeszło około 150 tysięcy dzieci, przymusowo odbieranych rodzicom. Te, które przetrwały, wspominają bicie, torturowanie i zmuszanie do kopania grobów swoim rówieśnikom. W 2019 roku Konferencja Episkopatu Polski opublikowała raport dotyczący molestowania nieletnich w polskim kościele. Według niego od 1990 do 2018 roku zgłoszone zostały 382 takie przypadki. Podległa Zbigniewowi Ziobrze Prokuratura Krajowa wydała decyzję o niewszczynaniu śledztwa wobec biskupów, którzy ukrywali duchownych dopuszczających się molestowania nieletnich. Wbrew nowelizacji z 2017 roku, według której za ukrywanie takich przypadków powinna grozić kara do 3 lat więzienia. Te przypadki oraz wiele innych cechuje charakter instytucjonalny. Nie można ich porównywać do przypadków pedofilii w żadnej innej branży, organizacji czy grupie. Przede wszystkim dlatego, że Kościół katolicki jest międzynarodową instytucją o ogromnym wpływie, środkach i powiązaniach z rządami na całym świecie. Działa według własnych wewnętrznych praw, takich jak tajemnica pontyfikalna, którą kardynał Ratzinger objął wszystkie przypadki wewnętrznego dochodzenia w sprawie molestowania nieletnich. Zapisy prawa kanonicznego dotyczące pedofilii złagodził w 1983 papież Jan Paweł II. Od tamtej pory prawo kanoniczne przewiduje bardziej surowe kary za fałszywe oskarżenia w sprawie pedofilii niż za faktyczne przypadki molestowania. Ukrywaniu pedofilii w kościele sprzyja wysoka pozycja duchownych w wielu społeczeństwach, a także wewnętrzne praktyki kościelne, takie jak przenoszenie księży z jednej parafii do innej oraz ukrywanie ich przestępstw przed wymiarem sprawiedliwości przez wyższych rangą hierarchów. W 69 krajach na świecie wciąż obowiązuje kryminalizacja osób homoseksualnych. Pełna równość małżeńska obowiązuje w zaledwie 30. Myśli samobójcze ze względu na doświadczoną przemoc i dyskryminację ma 63% młodzieży LGBT w Polsce. W przypadku młodzieży heteroseksualnej jest to zaledwie 12%. Na samym Morzu Śródziemnym w tym roku zginęło 1369 osób próbujących szukać schronienia w Unii Europejskiej. Między 2014 a 2018 rokiem tych ofiar było ponad 12 tysięcy. Na polskiej granicy zmarło w tym roku 7 ludzi, brutalnie przerzucanych i wywożonych w środku nocy do lasu przez funkcjonariuszy polskiej i białoruskiej Straży Granicznej. Według raportu IPCC emisja gazów cieplarnianych doprowadziła do wzrostu średniej temperatury na świecie o 1,1 stopnia w przeciągu ostatnich 100 lat i szacuje się, że osiągnie poziom 1,5% w przeciągu następnych 20, doprowadzając do uwolnienia się gazów ukrytych w pokrywach lodowych i uruchomienia klimatycznej reakcji łańcuchowej niemożliwej do powstrzymania przez kolejne setki tysięcy lat. Ale masz rację, Paweł, prawdziwym problemem ludzkości są nieogolone pachy feministek i kolejne literki dodawane do skrótu LGBT.